witam serdecznie w ten piękny nasz lipcowy dzień. Słowo Boże, które chciałbym rozważyć tego dzisiejszego dnia, oparte jest na wierszu drugim, wyjętym z psalmu 74. Boże, pamiętaj o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś, wykupiłeś jako szczep dziedzictwa Twego. Nasze życie można porównać do podróżowania drogą poza miastem. Czasem idziemy płaskim i równym odcinkiem, ale bywa, że jest inaczej. Mamy do pokonania różne wzniesienia, niektóre nieznaczne, ale bywają też i te bardzo strome. Często droga, po której kroczymy, wydaje nam się mocno pofałdowana, pełna dziur. Wtedy idąc nią, trzeba naprawdę bardzo uważać, by się nie potknąć, by nie potknąć się o coś, by nie postawić źle nogi. Słowem, nasze życie jest czasem proste i nieskomplikowane niczym podróż po płaskiej, równej drodze. Ale bywa, że życie niesie ze sobą wiele trudności, które każdy z nas musi przezwyciężyć. A zdarza się też tak, że w życiu spotykamy wielkie przeszkody niczym potężne wyrwy. Zaproponowany do refleksji na dziś wiersz drugi z psalmu 74 to fragment wielkiej rozpaczy, której źródłem jest widok zburzonej przez wrogów świątyni. Czy można wyobrazić sobie większą wyrwę w życiowej drodze narodu wybranego? W gruzach leży to, co dla nich jest najdroższe, coś, co jest fundamentem ich tożsamości. Trudno więc wyobrazić sobie większy ból dla świadków takiego widoku. Przeżywając swój ból, psalmista zdaje się zadawać Bogu pytanie o to, czemu Bóg się tak pogniewał i dopuścił do tak wielkiego nieszczęścia. Choć pytanie wydaje się to retoryczne. On wie, gdzie i kiedy naród zawinił. Wie, jak daleko oddalili się od Boga. Jak mocno wystąpili przeciwko Jego prawu. Co mu pozostaje w tej sytuacji? Przypomina Stwórcy przymierze, jakie zawarł On ze swoim ludem. Ma nadzieję, pewność, że Bóg pomny na to przymierze odwróci zły los. Pomoże ludowi przejść przez tą wielką wyrwę w ich drodze, niezależnie od tego, jak wielka była wina ludu, jak bardzo odszedł lud od jego prawa. Moi drodzy, w naszym życiu zdarzają się czasami takie sytuacje, że czujemy się podobnie jak Izraelici, którzy stoją nad gruzami świątyni. Co wtedy robimy? Analizujemy przyczyny, dociekamy, dlaczego coś niedobrego czy strasznego miało właśnie miejsce. Zadajemy Bogu mnóstwo pytań. Być może kierujemy do Niego nawet jakieś pretensje, jakiś żal. Przeżywamy ból. Targają nami emocje. Jakże trudno jest pogodzić się z tym, co się wydarzyło. Psalmista jednak dał radę. Zaufał Bogu. Uchwycił się Jego obietnic, a właściwie to na nowo uwierzył we wszystkie przymierza, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem. I jak wiemy, nie zawiódł się. Jest to dla nas taka pozytywna lekcja. Lekcja osobistego zaufania Bogu. W naszych trudnościach zaufajmy i my Bogu z całych sił. Pamiętam, kiedy podczas studiów, miało to miejsce na pierwszym roku, przeżywałem swój największy, jaki pamiętam, kryzys wiary. Nie istniały wtedy dla mnie żadne rzeczowe argumenty. One odbijały się ode mnie jak od tarczy. I co wtedy? Wtedy przyszła pewna refleksja, która gdzieś przebiła się przez tą tarczę, dotarła do mnie w tych trudnych dla mnie chwilach, w tych przeżywanych emocjach. Refleksja takiej treści. Przypomnij sobie, ile dla ciebie dotychczas uczynił Bóg. Zadaj sobie pytanie, czy dotychczas zawiodłeś się na Nim? Odpowiedź? Nie, nie zawiodłem się. I znowu refleksja. Skoro wtedy się nie zawiodłeś, to teraz też się nie zawiedziesz. Zaufaj Mu i wierz. Drogi widzu, drogi słuchaczu, zaufaj Mu i wierz. Bóg nie zapomniał o nikim z nas. Dotychczas przecież nam
tak bardzo pomagał. Pomoże i teraz. Jeżeli stoisz nad taką życiową wyrwą, nad wielką dziurą w drodze i nie wiesz, jak ją pokonać, zaufaj i wierz. Bóg ci pomoże. Bóg cię przez nią przeprowadzi. Amen. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tej mojej refleksji.